Kolejny poranek z 7-tygodniowym wyzwaniem. Jesteśmy w 2. tygodniu. Nie wiem, jak Wam poszło w 1. tygodniu, tylko Wy to możecie ocenić. Mam nadzieję, że przez weekend, bo udało Wam się pobawić w doktora, udało Wam się stworzyć nowe drogi przyjemności, albo że chociaż poeksperymentowaliście. W każdym razie trzymam gorąco za Was kciuki. W tym tygodniu kolejne myśli, kolejne zadania i oczywiście wszystko jest po Waszej stronie. Zaczniemy ten tydzień od tego, jaka jest różnica między my a ja. Czy w Waszej relacji czujecie się, że razem dążycie do jakichś określonych celów, że się wspieracie, że Wasza relacja to właśnie my, nie ja, że tworzycie razem jakąś fajniejszą jakość, że potraficie oczywiście być sami szczęśliwi, ale to relacja sprawia, że jest Wam naprawdę fajnie. Myśl na ten tydzień jest bardzo prosta. Czuję, że jesteśmy razem. My, nie ja. To jest myśl. Jesteśmy razem. My, nie ja. A zadanie? Pomyśl o czymś, co Was łączy. Co powoduje, że właśnie możesz poczuć tą bliskość, to, że my coś razem robimy, my razem działamy. Takie proste wydawałoby się zadanie. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Oczywiście jutro rano kolejna myśl i kolejne zadanie. Powodzenia. Na weekend znowu przygotowałam coś fajnego, ale to jeszcze 4 dni. Cudownego dnia.